Latarnio! Dzień dobry, Henisiu. Jak się czujesz, Latarnio? Dziękuję, bardzo dobrze. Nie ma nic lepszego od oddychania świeżym powietrzem i obserwowania fal bijących o skały. Latarnia morska. Tak, Henisiu? Dlaczego stoisz tu i obserwujesz morze przez cały dzień i noc? Taką mam pracę, Henisiu. Widzisz przed nami te ostre skały? Cześć, Henisiu! Więc, gdy jest bardzo, bardzo ciemno lub gdy jest bardzo gęsta mgła, pomagam łodziom i okrętom bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Jak to robisz, Latarnia morska? Czy dzwonisz do nich? Czy może głośno krzyczysz? Albo dajesz sygnał trąbką? Robię coś lepszego, Henisiu. Wysyłam im bardzo jasne światło z czubka mojej głowy. Jej! Jak moja latarka! I to dlatego nazywają cię latarnią. Właśnie dlatego, Henisiu. Czy widzisz? Płynie kuter. Oświetlę mu drogę, żeby nic mu się nie stało. Lampa zgasła, żarówka się przepaliła. To katastrofa! I co teraz będzie? Mogę poprosić mamę, żeby znalazła żarówkę. Ona zawsze zmienia w domu żarówki. Och, to nie jest takie proste, Henisiu. Tylko latarnik umie naprawić moją ogromną lampę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Latarnio. Mogę zostać latarnikiem. Zmienię ci żarówkę i naprawię lampę. Pomysł jest doskonały, Henisiu. Dobrze, ale róbmy to po kolei. Gdzie są zapasowe żarówki? W tej małej komórce za tobą, Henisiu. Dzięki, Latarnio. Wrócę do ciebie za chwilę. Henisiu! O, nie wiedziałem, że tu się mieści aż trylion tekturowych pudeł. Będę je otwierał po kolei, aż znajdę tę żarówkę. Cześć, Piłeczko. Cześć, Henisiu. Cześć, Trąbko. Cześć, Henisiu. Cześć, Piankowy Palcu. Cześć, Henisiu. Czy naprawdę tak trudno jest znaleźć wielką żarówkę? Na przykład o taką? Czułem, Henisiu. Udało się, Latarnia morska. Mam zapasową żarówkę. Gratuluję, Henisiu, ale musisz się pośpieszyć, bo nie mamy czasu. Ten mały kuterek nie wie, że płynie prosto na te ostre skały. Już dawno nie było tak ciemnej nocy. Nic nie widzę, abym tylko nie nadział się na te ostre skały. Lampa jest na samej górze, Henisiu. Ale zanim zaczniemy się wspinać, musimy wyłączyć prąd. Słusznie, żarówko. Wyłączyłem. Latarnia morska, idziemy do ciebie! Daleko jeszcze, Latarnia morska? Zostało ci kilka schodków, Henisiu. Będziesz tu za chwilkę. Dobrze, idziemy. Jesteś bardzo dzielny. Dotarliśmy. Powiedz, gdzie mam cię wkręcić. Tutaj, Henisiu. Dzięki, żarówko. Latarnio, ta nowa nie świeci. Och, Henisiu, musisz najpierw włączyć prąd, bo zaraz kuterek rozbije się o skały. Ja się tym zajmę, Latarnio. Piłko, jesteś gotowa? Gotowa, Henisiu! O, ja! Oj, oj, i a! O, mały włos! Gratuluję, Henisiu! Wymieniłeś żarówkę i ocaliłeś kuter! Jak na prawdziwego latarnika przystało! Ta-ta! Dzień, w którym Henisz poznał latarnię i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał latarnię, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Latarnia morska. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za wymianę żarówki i pomoc w uratowaniu małego kuterka. Nie ma za co. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał... lis! Cześć, liście. Cześć, Henisiu.
Jak się czujesz, liście? Szczerze mówiąc, troszkę się denerwuję, ale jednocześnie jestem bardzo przejęta. A dlaczego? O, bo dzisiaj zbierane są listy. Jesteśmy z niej bardzo dumni, prawda, telefonie? O, tak, tak. Za chwilę list wyrusza w swoją pierwszą podróż po wielkim świecie. Mamo, tato, przestańcie. Dam sobie radę. Rety, podróże są niesamowite, ale najważniejsze, żebyś niczego nie zapomniała. O, Heniś ma rację, liście. Sprawdź adres, masz dobry adres? Jeśli go nie masz, nie będziesz wiedziała, dokąd iść. Mam dobry adres. O, tutaj, widzisz? O, ale bez znaczka poczta na pewno cię nam zwróci. Muszę mieć jeden gdzieś tutaj. Dzięki, że się przykleiłeś. To już chyba wszystko. Lepiej się szykuj, córeczko. Listonosz odbiera listy o drugiej. Powiedziałeś o drugiej? Ale już dochodzi trzecia. Przegapiłaś zbieranie przesyłek. I co teraz będzie? O, gdyby to był jakiś listonosz, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, liście. Mogę zostać listonoszem i pomogę doręczyć cię osobiście. To doskonały pomysł, Henisiu. Czy to skwar, czy biją gromy, na czas będziesz doręczony. Juhu! Cześć, warzywniaku! Cześć, Henisiu! Cześć, przystanku! Cześć, Henisiu! Cześć, Jerzu! Cześć, Henisiu! Już widać sortownię listów, Henisiu. Będziemy w niej punktualnie. Liście, powiedz, czym dokładnie jest sortownia. Chodźmy, Henisiu, to ci pokażę. Tutaj trafiają listy i paczki z dosłownie całego świata. Guten Tag! Konnichiwa! Good afternoon. Dzień dobry wszystkim! Dalej sortuje się je według adresów. Wskakuj, Henisiu, do Japończyka. O! Wow! Liście! Gdzie jesteś? Tutaj, Henisiu. Dobrze sobie poradziłeś. Cześć, wanie pocztowy. Cześć, Henisiu. Tylko nie zapomnij zapiąć pasów. Już zapinam. Gotowe. Dziękujemy, Wanie. To tutaj liście. Aha, teraz muszę cię jeszcze wrzucić do skrzynki pocztowej. Ho, ho. A, to pies. Proszę, nie obszczekuj nas. O co chodzi, liście? Nie wiedziałeś, Henisiu, że psy nienawidzą listonoszy? Nienawidzimy was? Skądże? Mój najlepszy przyjaciel jest listonoszem. A w ogóle to chciałem was powitać w swoim uroczym domu. To miło, psie. Przepraszam. Nie ma za co. A może chcecie soku żurawinowego z dodatkiem pomarańczy? Jestem taki owocowy. Dziękuję, ale mam zadanie do wykonania. Ale to była piękna przygoda. Każda podróż jest przygodą, liście. A zwłaszcza w towarzystwie naszych przyjaciół. Dzień, w którym Henisz poznał list i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał list, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, liście. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. O, nie zapomniałeś o czymś, Henisiu? Oczywiście. Trzeba cię wrzucić do skrzynki w drzwiach. Dzięki, Henisiu. Pa, pa! Pa, pa, liście! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... Ponton! Cześć, Pontonie! Witaj, Henisiu, złociutki. Jak się dziś czujesz, Pontonie? Nie narzekam, Henisiu. Pode mną, jak widzisz, jest cudowny, cieplutki piasek, a Hen, jak wzrokiem sięgnąć, rozpościera się piękna, błękitna otchłań oceanu. Pontonie,
Dosłownie hipnotyzująca mnie swoim melodyjnym szumem lekko spienionych fal. Pontonie? Słyszę ich głos unoszący się wraz z bryzą morską, jak szepce mi do ucha. Pontonie, weź się w garść! Heniś usiłuje zadać ci pytanie. O, przepraszam. Byłem gdzieś tam z syrenkami. Nie szkodzi, Pontonie. Zastanawiam się, czym ty się różnisz od innych szalup i łodzi? Ratuję ludzi zagubionych na morzu, Henisiu. Jeśli ktoś ma kłopoty, razem z ratownikiem pędzę z pomocą, by dowieźć go bezpiecznie do brzegu. Jej, co to za niezwykłe zajęcie, Pontonie. Hej, oddajcie mi muszelkę! Wydaje mi się, że dzisiaj nikomu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Ratunku! Pomocy! Chyba pochopnie oceniłeś sytuację. Co się stało, delfinie? Zbliża się przypływ, a osioł został sam na wysepce. Wezwij ratownika! Szybko! Na trójząb Posejdona! Delfin ma rację. Potrzebujemy ratownika, gdyby tylko jakiś tu był w pobliżu. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Pontonie. Mogę zostać ratownikiem, żeby pomóc uratować osła! Doskonały pomysł, Henisiu! Za mną! Będziemy tam! W mgnieniu! Oka! Dzięki, delfinie! Cześć, Bojo! Cześć, Henisiu! Cześć, Mewo! Cześć, Henisiu! Cześć, gigantyczny kontenerowcu! Cześć, Henisiu! Osioł jest tuż przed wami! Powodzenia, Henisiu! Dzięki, delfinie! Pontonie naprzód! Gazu! Iho! Co mi strzeliło do głowy? Idealny dzień na opalanie, idealne miejsce, to mi strzeliło! Oby ktoś przypłynął i mnie uratował! Cześć, ośle! Przypłynęliśmy na ratunek! O, cudowna wieść! Pontonie, dlaczego się zatrzymaliśmy? Przykro mi, Henisiu, ale taki wilk morski jak ja nie może podpłynąć bliżej. Bo nie chcemy osiąść na mieliźnie, prawda? Teraz wszystko w moich rękach. Ale jak mam go stamtąd przetransportować? Widać, nie na darmo nazywają mnie kołem ratunkowym. Damy sobie radę, ośle. Zaraz obaj z kołem uratujemy cię z wyspy! Dzięki, Henisiu! Obawiałem się, że nikt nie przyjdzie z pomocą, ale teraz czuję, że jestem w dobrych rękach! Ratunku! Pośpiesz się! Dobrze! Życzcie mi powodzenia! Zaczynam! Powodzenia, Henisiu! Hurra! Teraz, Henisiu, musisz jedynie wciągnąć osła na mój pokład. Chyba mam lepszy pomysł, Pontonie. Dobrze ci tam, ośle? Nigdy nie było lepiej! Zdrówko! Pontonie, możemy jednak poprosić na stały ląd? Rozkaz, kapitanie! Dzień, w którym Henisz poznał Ponton i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Ponton, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Pontonie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki za udział w akcji. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Heniś poznał, zegar! Cześć, zegarze! O, witam cię, Henisiu. Jak się masz, zegarze? Dziękuję, Henisiu, dobrze. Moje trybiki obracają się, sprężyny sprężynują, a wskazówki robią tik-tak, tik-tak. Zegarze? Tak, Henisiu? Co takiego buja się w twoim brzuchu? O, ha, 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 to coś, co się buja, to moje wahadło. Wahadło?
Do czego ono służy? Zajrzyj tu i sam zobacz. Przywitajcie się! Cześć, Henisiu! Cześć, panowie! Ja jestem wahadło. Wahając się raz w prawo, raz w lewo, równo odmierzam czas. Uhu! Wahadło wprawia nas, trybiki, w ruch. Zaś my poruszamy wskazówki. Tik-tak, tik-tak. By ten, kto spojrzy na moją twarz, mógł odczytać godzinę. Rety, ale... co właściwie robisz na ulicy? Wiesz, Henisiu, miałem się dzisiaj przeprowadzić, ale... jest problem. O, co się stało, zegarze? Bagażówka odjechała beze mnie. No i tkwię tu na ulicy, a parapetówka w nowym domu zaczyna się o 4:00. A która jest teraz godzina? Tik-tak, tik-tak. Właśnie minęła 3:00, a tak się cieszyłem na to przyjątko. Nie możesz pójść piechotą? To dla mnie za daleko. I tak bym nie zdążył. Poczekam tu, może pojawi się inne auto dostawcze. Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł, zegarze. Mogę zostać kierowcą bagażówki i zawiozę cię do nowego domu na przyjęcie o 4:00. Doskonały pomysł, Henisiu. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę do nowego domu i zobaczę przyjaciół. Jaki adres, zegarze? A, tak, oczywiście. Ulica Tik-Tak 21. No to bagażówko, ruszajmy! Następny postój, dom zegara! Henisiu, zanim odwieziesz zegar, czy po drodze pomożesz mi zabrać kilka rzeczy? Jasne, że pomogę, zwłaszcza, że to po drodze. To ładnie z twojej strony, Henisiu, ale pamiętaj, że musimy dojechać do domu, zanim wybije 4:00. A teraz, kierowco, zapnij pasy i uruchom mnie. No to jedziemy! Cześć, pianino! Cześć, Henisiu! Cześć, pudło z ozdobami! Cześć, Henisiu! O! Cześć, kulo dyskotekowa! Cześć, Henisiu! Załadowaliśmy wszystko na pokład. Jak wam się jedzie z tyłu? Dobrze, Henisiu, dziękuję. Wygodnie i przytulnie. Nie martw się, już niedaleko. Ile mamy czasu? Zbliża się 4:00, Henisiu, pośpiesz się. Dobrze, następny postój. Nowy dom zegara. To tutaj, zegarze, w końcu się udało. Oto twój nowy dom. O, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Nie ma za co, zegarze. A teraz szybciutko do środka. O, nie ma jak w domu. Nie mogę się doczekać, kiedy wszystkich zobaczę. Wygląda na to, że zdążyłem. O, gdzie oni się podzieli? Niespodzianka! O, tu jesteście! Dzień dobry wszystkim! Witaj, Henisiu! Zegarze, która jest godzina? Czas na zabawę! Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał zegar i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał zegar, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, zegarze. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi punktualnie dotrzeć do domu. Nie ma za co, zegarze. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa, zegarze! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał, posąg! Cześć, posągu! Cześć, Henisiu! Jak siedzisz, masz posągu? Jak się pomyśli, że tkwię w tej pozycji od 4000 lat, jestem pełen wigoru! Znacznie lepiej! Posągu, dlaczego wszystko tu wygląda tak staro? Dlatego, że wszystko w tym muzeum jest stare, Henisiu. Chodź ze mną, pokażę ci. Ten oto hełm wikinga ma ponad 1000 lat. Cześć, Henisiu. A te tutaj szkielety dinozaurów mają 65 milionów lat. Cześć, Henisiu. A ile lat ma ten rzadko dziś spotykany eksponat? Jakieś 500 lat? 2 miliony lat? 10 trylionów lat?
O! On nie należy do ekspozycji muzealnej. To stary magnetofon kasetowy z muzyką z lat 80. Na czym stanąłem? A, tak. Często bywa, że archeolodzy przez długie lata szukają skarbów. I raz w życiu zdarza się, że znajdują coś równie pięknego jak starego. Spójrz! Antyczny, błękitny diament. Posągu, tu niczego nie ma. Co? Niczego nie ma? O nie! Gdzie podział się antyczny, błękitny diament? Co za nieszczęście, Henisiu. O, czekaj, mój błąd. Tu jest napisane, że jeszcze go nie znaleziono. Głupta ze mnie. Gdyby znalazł się archeolog, który pomógłby go znaleźć, podziwialibyśmy jego wyszukane piękno. Chyba wpadłem na świetny pomysł, posągu. Mogę zostać archeologiem i pomogę ci znaleźć antyczny, błękitny diament. Fantastyczny pomysł, Henisiu. Ale którą drogę wybrać? Jedna może nas doprowadzić donikąd. A druga, jak się nam poszczęści, do antycznego, błękitnego diamentu. Tą drogą czy tą? W którą stronę? Uważam, że powinniśmy pójść w tę. Dlaczego, posągu? Ponieważ z tamtej strony toczy się, i to prościutko na nas, ogromny głaz! Rety! W nogi! Cześć, Sfinksie! Cześć, Henisiu! Kręci mi się w głowie! Cześć, piramidy! Cześć, Henisiu! Naprawdę strasznie kręci mi się w głowie! Cześć, hieroglify! Cześć, Henisiu! Szybciej, Henisiu! Głaz już depcze nam po piętach! Chyba zaraz zwymiotuje! O nie! To ślepy zaułek! Muszę złapać oddech. Trudno was dogonić. Przepraszam, że was wystraszyłem. Chciałem się tylko przywitać. A ty uciekłeś i zgubiłeś kapelusz. O, trudziłeś się, żeby oddać mi zgubę? Jak miło. Dzięki, Głazie. Ta przebieżka dobrze nam zrobiła. Głazie, nie wiesz, gdzie jest antyczny, błękitny diament? Oczywiście, że to wiem. Pod waszymi stopami. O, dzięki, Głazie! Nie ma za co! Wreszcie, Henisiu! Spójrz! Antyczny, błękitny diament! Rety, posągu! Miałeś rację! Jest naprawdę przepiękny! Och, pewnie to mówisz wszystkim antycznym, błękitnym diamentom! Skoro cię znaleźliśmy, czy chciałbyś wrócić z nami do muzeum i poznać moich nowych przyjaciół? Z przyjemnością, Henisiu! Hurra! Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał posąg i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał posąg, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, posągu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za odnalezienie mnie. Nie ma za co. Życzę wam obu miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo.